Proszę Państwa, to już czwarta Wapra zapłonie nad Sanem, bo czwarty raz będzie odbywać się u nas festiwal muzyki Karpat Wschodnich, w ogóle kultury Karpat Wschodnich, Karpaty Góry Kultury. Dlaczego tak? Ponieważ Sanok jest w górach, jest w Karpatach, a oprócz tego ma jeden jeszcze wielki walor. Leży nad Sanem obok nas, który jest granicą Karpat Wschodnich i Zachodnich. Czyli jak teraz jesteśmy w Karpatach Wschodnich, a centrum miasta jest w Karpatach Zachodnich. W związku z powyższym, że w tych Karpatach Wschodnich dzisiaj w Polsce to tylko są Bieszczady i Góry Sanocko-Tatrzańskie, to też tylko ten fragmencik może się odwoływać do dawnej tradycji Karpat Wschodnich Rzeczpospolitej, do Wincenca, do Połonin, do Hucuszczyzny, Bojkowszczyzny itd., itd., do klimatów, które są w pamięci zbiorowej, w literaturze, w muzyce, w sztuce i które warto odrodzić. Karpaty Zachodnie mają szereg swoich festiwali na Podhalu, w Beskidzie Żywieckim, Śląskim, Sądeckim itd. O Karpatach Wschodnich jakby się zapomniało, więc tym bardziej Sanok, który leży tutaj na granicy, ma tak potężny skansen, musi o tym pamiętać i pokazać, że muzyka Karpat Wschodnich jest ciekawa, oryginalna, nieodkryta, bardzo żywiołowa, warta poznania i przede wszystkim nasza, chlubmy się nią, nie naśladujmy podhalańszczyzny, naprawdę kultura tego regionu była i jest przebogata. Tu jeszcze raz zachęcam przy okazji tego weekendu, jeśli będzie chwilka czasu, koniecznie przeczytajcie sobie jeszcze Państwo fragmenty Wincenca na Wysokiej Połoninie, rozmażcie się, a tu usłyszycie te trąbity, drumle, ten śpiew pasterski, muzykę cyganów od Serbii przez Węgry, Rumunię, Słowację po Czechy, bo tam w zasadzie można powiedzieć kończą się Karpaty już poniżej Bratysławy na granicy austriackiej. Jednocześnie dzisiejsze spotkanie wpisuje się w 25-lecie partnerstwa Sanok-Reinheim, dlatego że zaprosiliśmy naszych przyjaciół podczas tej imprezy, żeby zobaczyli, jak żyje miasto, kiedy są wydarzenia, jak bogaty jest ten region, jak ciekawy. A ta współpraca to pierwsza, którą nawiązał Sanok w wolnej Europie, można powiedzieć. To od Niemców z Reinheim uczyliśmy się wielu rzeczy, w tym także samorządności. W latach 90. ludzie byli pełni entuzjazmu. Jest Unia, znaczy jeszcze nie było, jest Europa, jest otwarcie na Zachód, będziemy mogli się spotykać, rozwijać. Ten entuzjazm wypalił się, na szczęście nie wypaliły się kontakty, czyli ci ludzie, którzy kiedyś jeździli do rodzin niemieckich, a którzy uczyli się języków w swoich szkołach, dzisiaj tam mają przyjaciół, mają znajomych, przyjeżdżają, wielu z nich mieszka we Francji czy w Niemczech i ten świat jest zupełnie inny, chociaż nie jest tak, jak marzyliśmy sobie niestety, ale miejmy nadzieję, że będzie, dopóki są tacy ludzie właśnie i dzisiaj przy okazji chcieliśmy też spotkać się, powspominać i zachęcić naszych znajomych z Niemiec i z innych krajów, bo przyjechały delegacje z Ukrainy, Słowacji, Francji, żeby przyjeżdżali także tutaj na odpoczynek i na poznawanie naszego skrawka Karpat, naszego skrawka Polski, naszego miasta. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, witam przybyłych gości, witam mieszkańców. Witam przede wszystkim te osoby, które dzisiaj nas odwiedzają, te, które przyjechały do nas z daleka. Z czterech krajów dzisiaj mamy delegację, która tak naprawdę pokazała, że można łączyć. I ten Sanok nasz łączy właśnie dzisiaj te delegacje. Łączy tych ludzi, łączy w dniu szczególnym. Dzisiaj mamy zapalenie Watry, mamy rozpoczęcie festiwalu Karpaty Góry Kultury. Ale mamy też bardzo duże wydarzenie, 25 lat współpracy pomiędzy Reinheim i Sanokiem. 25 lat ważnej współpracy dla Sanoka, ponieważ jak wiemy, ta grupa osób właśnie z Reinheim, która dzisiaj nas odwiedziła, od 25 lat wspiera. Wspiera ten Sanok, wspiera nasz szpital, wspiera naszych mieszkańców. I ostatni wyjazd, który pokazał, jak ważną rolę pełni młodzież, bo właśnie w tym kierunku chcemy pójść, integracji młodzieży, pokazania tego, że wszyscy stanowimy jedność. Tak samo te miasta pokazują, że przez 20 lat ta przyjaźń funkcjonowała i funkcjonować będzie. Jesteśmy tutaj dzisiaj wspólnie razem, aby rozpalić ten ogień. Wierzę, że to będzie ogień, który będzie płonął przez następne 25 lat i dłużej. Wierzę, że ci, którzy przybyli dzisiaj, w sercu mają to, aby ta przyjaźń była dalej się rozwijała.
Bardzo serdecznie z tego miejsca chciałbym powitać przede wszystkim Karla Hartmana. Tutaj zapraszam go do siebie i duże brawa dla niego, pana burmistrza, który przez 34 lata był burmistrzem Reichheim i teraz tutaj jako, można powiedzieć, jako przyjaciel przyjeżdża do Sanoka. W latach 90. był, mówił, że nie mógł poznać Sanoka w ogóle, jak się szybko zmienia Polska, ale dzisiaj podpisywał, można powiedzieć, 25 lat temu porozumienie, które funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Z tego miejsca bardzo serdecznie mu dziękuję i pozwolicie państwo, że uścisnę dłoń, a wy nagrodzicie to brawami. Zapraszam teraz do krótkiego przemówienia Karla Hartmana i od razu o przetłumaczenie jego słów. Dziękuję bardzo. Dobrych niego Sanok. Ich komme seit 27 Jahren hier nach Sanok und ich spüre immer die Wärme. Die Wärme, wie sie ein Feuer verbreitet. Przyjeżdżam tu od 27 lat i czuję wciąż to ciepło, tak jak od tego ognia. Aber das liegt nicht daran, dass wir immer einen Holzstoß anzünden, sondern dass in den Herzen der Menschen jedes Mal ein Feuerwerk entfacht wird. Ale to nie pochodzi z tego ogniska, tylko z serca każdego człowieka jesteśmy tu zawsze serdecznie witani. Das ist ein Feuerwerk der Gefühle und der Emotionen, die entstehen, wenn Menschen aufeinander zugehen. Jeśli ludzie się razem spotykają, to tak jak fajerwerki. Wenn Menschen verstehen, dass sie miteinander arbeiten, dass sie miteinander Leben gestalten können, miteinander Freude haben. Najważniejsze jest, kiedy ludzie rozumieją, jak ważne jest bycie razem i mają z tego radość. Dadurch entstehen Freundschaften, dadurch entstehen Beziehungen. Und ich freue mich, dass ich viele alte Freunde heute Abend auch wieder hier bei der Gelegenheit treffen darf. Tak powstają przyjaźnie i cieszę się, że dzisiaj mogę tutaj spotkać tyle serdecznych ludzi. Junge Menschen aus Sanok waren vor wenigen Wochen bei uns zum 25-jährigen Jubiläum. Und ich hoffe, dass aus diesen Begegnungen neue Beziehungen entstehen, dauerhafte Begegnungen und die Verbindung zwischen unseren beiden Städten sich weiter verfestigt. Nie tak dawno gościła u nas młodzież z Sanoka i pan burmistrz ma nadzieję, że w dalszym kierunku będzie się rozwijać ta przyjaźń Sanok-Reinheim. Ich danke meinem jungen Kollegen und dem Rat der Stadt, dass sie das möglich machen, dass wir uns wieder treffen zu diesen partnerschaftlichen Begegnungen. Und ich wünsche, dass in ihm, genauso wie in mir, das Feuer der Leidenschaft für Europa, für die Begegnung zwischen den Menschen unserer Städte brennt und dauerhaft glüht, auch wenn dieser Holzscheit heute Abend verglüht ist. Mam nadzieję, że nasza współpraca będzie dalej przebiegać, mimo tego, że to ognisko dzisiaj wieczorem wygaśnie, ale że nasza współpraca będzie dalej się rozwijać. I dziękuję wszystkim władzom, panu burmistrzowi, wszystkim władzom, że pielęgnują to partnerstwo. Danke euch für eure Freundschaft und für die Beziehung zwischen Reinheim und Sanok. Beide leben hoch. Proszę państwa, i poprosimy drugiego ojca umowy partnerskiej, burmistrza Witolda Przybyło, żeby podzielił się refleksją, bo to trudno uwierzyć, że prawie 30 lat temu, jak zaczął wyrażać co roku demokrację i wprowadzał nas same do Europy. Szanowni Państwo, no faktycznie minęło 25 lat i mam nadzieję, że się na tyle nie wzruszę, ale jest to smak czasu i trudno było wówczas wyobrazić się, że będzie taki dzień właśnie dzisiaj, 5 lipca, gdzie minie 25 lat z
współpracy między naszymi miastami. Ta współpraca dzięki panu burmistrzowi Hartmanowi tak przebiegała pomyślnie, że trafiliśmy właśnie na Karla Hartmana i wszystkich jego współpracowników, których jakby gromadził wokół siebie, którzy chcieli taki trud pokonywać wówczas, bo przecież nie było autostrady. Trzeba było dużo dłużej jechać do tego dalekiego Sanoka, ponad 1300 kilometrów. I to był naprawdę w latach 90. szczególnie bardzo duży trud. I myślę, że szczególnie jesteśmy im za to, że chcieli ten trud pokonywać dla nas, dla przyszłości, dla wspólnej Europy. Thank you.
Był se raz człek makary, łakomy nie do wiary. Gdy przyszedł do niego bliźni, nie powiedział baści liźni, tylko chował kanapę. Wiktoras dobry trunek, pierwszy jego pracunek. Kuropat wyciągiem łykał, a na wino był radykał, nie mówiąc i o miodzie. Raz, a było to w lecie, idzie w doma z nią dziecię. Wdowa była miejscem chuda, chłopiec też miał cienkie uda. Czy to z ojca, czy z nędzy? Deszcz, niebogość więc moknie, a makar siedzi w oknie. Drogi kawior cukrem słodzi, łakomości swej dogodzi. Łyka szynkę z rodzynkiem. Doba podejdzie bliżej, językiem się obniży. Chłopiec też wyciąga ręce z łakomości, aż go skręca. Mały chłopiec, a mądry. A makar się najadł, szy, katowskim okiem patrzy. Idźże precz, makar powie, że aż dech zaparło wdowie, bodaj szpęku przekleła. Idźże precz, makar powie, że aż dech zaparło wdowie, bodaj szpęku przekleła. Ledwie rzekła to hasło, coś gruchnęło i trzasło. To makary pęk ci w płci, aż się rozszedł zapach żółci oraz siarki piekielnej. Niech was boska broni ręka, widzieć jako człowiek pęka. Nie usłyszy, nie opowie, okruteczny los lud powie. Dajcie grosz na pociechę. Nie usłyszy, nie opowie, okruteczny los lud powie. Dajcie grosz na pociechę. Nasz kodu, a więc
Wysiana Wymyna, to jest dobra medycyna. Amen, Wysiana Wymyna, to jest dobra medycyna. Życzę Państwu utworem My Piwaniu Wody, bo w Karpatach od wieków zawsze się piło wino. Dlatego ta pieśń szczególne ma znaczenie, jak wracamy do tradycji, do tej Wisły pięknej, do Karpat Spodnich, do Karpat Wschodnich, do wspomnień, to również ta pieśń, myślę, że jest taka, bardzo oddaje ten dawny czas, kiedy wino było tym narzędziem takim głównym, sztandarowym. Ticha woda. Rozmowa ty maju.